Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w oczywiście Fallout of Nevada. Zagrajmy w klasyki kolejny odcinek. Lecimy na chwilę do Las Vegas chyba jeszcze. Powiedzieć co oczywiście znaleźliśmy na stacji benzynowej. Mamy kurde zdesperowanego wieśniaka. Nawet mi nieźle przywalił za 17 aż. Zdesperowany wieśniak, który zajął się kradzieżą i rabunkiem. Pump shotgun. Nawet niezły może być. Chętnie jakiś kurde notatnik śmierci, what? Do tego, który mnie zabije. Wstąpiłem na ścieżkę kradzieży, ponieważ czyste miasto skonfiskowało moją ziemię. Wszystkie plony zgarniają skurwysyny z Vegas. Od dawna nie mam co do garnka włożyć i dłużej tego nie zniesę. O, dobrze, że miał antyrada, chociaż ciekawe co to za pump shotgun. Jak on tam sobie daje radę. 15-25, zasięg 18, no nie najgorzej. To 8-16, zasięg 45. Tak jakby ten zasięg 20-18 tylko. Nie, raczej nie, raczej nie. Raczej nie wygra, ale będzie na sprzedaż. Dobra, lecimy do Vegas, tak? No i kolejny napad, i to się właśnie zajebiście często zdarza, nie? Więc... trzeba być na to gotowym. Dobra. Coś tam zawsze wpadnie. Rozbójników. Wszystko na sprzedaż, kurde. Musimy kasę znowu odzyskać, nie? I nie mogę już unieść nawet. Dobra, jebać chyba ten hologram. Ale on i tak nic nie ważył. Dobra, lecimy dalej. Zaraz w wiatrach wojny to wszystko posprzedajemy, także to jest dobra opcja. Teraz trzeba się obłupić znowu trochę. Nie pamiętam, czy powinniśmy iść do nich teraz. Na pewno później jeszcze, ale... O, wędrowiec, witaj, jak się masz? Jak widzisz, z nami nie jest najlepiej. Wiem, kto to zrobił. To nie byli bandyci, tylko żołnierze z wiatru wojny. Jesteś pewien? Mogliśmy się domyślić. Byli zbyt zgrani. Dobra, w takim razie zapomnij. To się robi zbyt niebezpieczne. O tym się jeszcze przekonamy. Aha, no to całe jest. Jeszcze tu może członek karawany. Okej. Okay. Dobra, nie, idziemy do wiatru wojny. Ale nawet taka przejażdżka, spoko, żeśmy znowu coś się obłupili, nie? Oj, nie to.
Znowu mamy łupy. Może wiatry wojny. Dobra, udało się. Tutaj standardowo ze wszystkimi pogadamy. W czymś mogę pomóc? Kim jesteś i co tu robisz? Dam ci znać, jak się dowiem. Kiedyś organizowałem wyścigi w ruinach dla miejscowych, ale od jakiegoś czasu nikt nie chce się ze mną sprawdzić, jakbym zaczął gryźć czy coś. Mam przez to niemały problem, bo nie mam pieniędzy i nie wiem, co mam zrobić. Szkoda. Hej, gdyby obiło ci się o uszy, że potrzebuję ludzi do pracy, to daj mi znać. Szybko się uczę i nie jestem wybredny. Jasne, do zobaczenia. Ten facet może się do czegoś przydać w przyszłości, lepiej o nim pamiętać. Miło spotkać kogoś nowego, w czym mogę ci pomóc? Może ci pomóc taki prosty handlarz jak ja. Wiesz coś na temat niedawnego ataku na karawanę High Speed Hawk? Gdzieś tutaj jest facet, który przeżył atak, ale myślę, że niczego sensownego się od niego nie dowiesz. Jako jedyny ze swojej karawany przeżył atak bandytów. Muszę z nim porozmawiać, wiesz gdzie on jest? Nie wiem gdzie dokładnie, ale na pewno gdzieś na stacji. Popytaj wśród innych handlarzy. Słyszałeś coś na temat tego ataku? Tylko to, co słyszałem od ocalałego. Bandyci zaatakowali w nocy, zaczęli do każdego strzelać i tylko on zdołał uciec. Niestety nie potrafił mi powiedzieć, co to byli za bandyci. I tyle, nic więcej nie wiem. Handel. Co ciebie za handlarz, kurwa, nie masz nic, to sprzedaż. Pijaku. Witam, witam. Zabarykadowane drzwi. Statua wojownika. Handlarz uważnie przygląda się okrągłemu kamieniowi z jakimś symbolem. Co to za kamień? Wzrusza ramionami, nie wiem, znalazłem go w ruinach. Potrzebujesz go? Mogę go od ciebie wziąć. Odruchowo odsuwa od ciebie kamień. Nie jest mi potrzebny, ale na co on tobie? Jeszcze nie wiem, ale na pewno coś wymyślę. Zagrajmy o ten kamień w kartę. Wygrasz, to ci go oddam. Mogę go odkupić. 50 dolców wystarczy? Mówisz serio? W porządku, nie mam nic przeciwko. Trzymaj, ja teraz poproszę o mój kamień. Weź go, mi i tak do niczego się nie przyda. Dzięki za rozmowę. Zobaczymy. Dźwigasz stanowczo za dużo. Dobra, zadawaj swoje głupie pytania. Jak się mają sprawy na pustkowiu? Jest ciężko, korzystając z przedwojennych ulic, bo tak jest szybciej i wygodniej niż przebijając się przez pustynię, ale mnóstwo tam bandytów. Musimy mieć się na baczności za każdym razem, gdy przejeżdżamy obok jakiejś osady czy stacji paliw. Ma sens. Między jakimi miastami jeździsz? Między Nowym Reno i Las Vegas. Zatrzymujemy się na postów w wietrze wojny. Widziałeś jakieś ciekawe osady w trakcie podróży? To dosyć aktywna trasa, ponieważ między Vegas i Reno kwitnie handel. Po drodze można nawet spotkać rdzenną ludzkość. Mam inne pytanie. Mogłeś opowiedzieć mi o mieście? Wiatr wojny to garnizon wojskowy. Miejscowi uważają się za panów i władców pustkowi. Zwykli ludzie to dla nich tylko krowy do wydojenia, z którymi mogą zrobić co tylko chcą. Więc co tu robisz? Dlaczego nie ruszysz dalej? Są rządni krwi. Na zachodnim skrzydle stacji jest doktor, sprzedawca i mechanik. To ich ludzie. Są przydatni, jasne, ale jednocześnie bardzo dużo sobie liczą za usługi. Nam najbardziej przydaje się mechanik. Bez niego byłoby ciężko. Chociaż ostatnimi czasy jest niezwykle pochłonięty pracą nad swoim buczącym przyjacielem z garażu. Buczący przyjaciel? Co to ma być? Sam nie wiem, ale w nocy z jego garażu czasami dobiega dźwięk pracującego na silnika. To plotki mówią, że próbuje zbudować samolot. Gdyby to była prawda, to mielibyśmy nie lada wydarzenie. Dokąd jedzie twoja karawana? Na razie nigdzie. Zostajemy tu jeszcze kilka dni, żeby odpocząć, a później pojedziemy do Las Vegas po towar. Ale nie było tematu. Chodźmy do handlarza, bo już nie mogę dźwigać tego mojego skarbu całego. Leniwie wzdycha i krzyżuje dłonie na brzuch. Słucham.
Dobijmy targu pierw. Przypadek sabotażysty, popularny serial dawnego wojownika, nie. To na pewno. To też jakby się dało. Szału nie ma. Minus 2, co? What? Aha, bo ja za dużo noszę, dobra, dobra. No i już jestem bogaty, kurde. Dawaj to. 1543 masz. Co tam jeszcze możesz mi sypnąć? Nic, kurde. 12 dolców. O, pokaż tą książkę. Albo chuj ci w dół z tą książką. Za dół. Dobra, masz te 12 dolców w prezencie, leszczu. Nie masz kasy dla mnie. Dobra, kupiliśmy sobie ammo, jest dobrze. Teraz sobie pogadamy. Tylko sobie zawiruję herbatki, jeśli pozwolicie na sekundkę. Bo mnie suszy na języku strasznie. Od tego czytania wszystkiego tego. Żaden problem, nie? Ale muszę się napić, kurde. Skąd wy wszyscy jesteście? Jesteśmy z mojego schronu. Odkąd stało się tłoczno, nie powinienem ci o tym mówić. Tak czy siak, jeżeli chcesz stamtąd coś zawinąć, będę musiał cię rozczarować. W schronie jest pełno mutantów, a wejście jest zasypane kamieniami. Wracając, zabraliśmy wszystko, co mogliśmy. Możesz mnie tam zabrać? O nie, czasami wokół schronu można natknąć się na mutanta, a ja nie mam na to ochoty. Co prawda mogę wskazać ci to miejsce na mapie, ale samo dziękuję, nie wystarczy. Chcę 300 dolarów. Niech będzie tak jak chcesz, masz to 300 dolarów i pokaż mi, gdzie jest ten schron. Miałeś na mapie tylko zaznaczyć, po co mi tu? Tutaj przyjdziemy później. Najważniejsze, że jest na mapie, tak? Tu jakby co, można do krypty wejść. Kontynuujmy nasze tutaj dialogi. Jeszcze doktor i mechanik. Znalazłem kamień z herbem, wiesz coś o tym? Przez chwilę ogląda kamień z wytrzeszczonymi oczami. Nie powiem ci, co to jest, ale mogę to od ciebie kupić. Mogę ci tylko powiedzieć, że na nic ci się do mnie przyda. Jesteś bardzo pewny siebie. Ile jesteś w stanie mi zapłacić? 200. Pomyślę nad tym. Nad czym tu myśleć? Przecież to kamień, który jest dla ciebie bezużyteczny. W dodatku chcę ci za niego zapłacić. Ciekawe, kto jeszcze będzie chciał kupić kawałek kamienia. Czy ty mnie nie podpuszczasz? Nie będę się spieszył ze sprzedażą. Masz dla mnie jakieś wyjątkowe bronie za wyjątkową cenę? He, zabawne. Wszystkie wyjątkowe bronie znajdują się w magazynach. Tutaj mam tylko te podstawowe. Nasz szef nie jest głupi. Zdaje sobie sprawę, iż sprzedawana u nas broń może zostać użyta przeciwko nim. To on kupuje wyjątkowe bronie za wyjątkowe ceny. Łapiesz? Nie możesz wziąć czegoś z magazynu? Ha? Mruga okiem. W sumie to mogę. Pochyla się do ciebie i mówi po cichu. Załatwić granaty plazmowe. Nieduża strata. Nikt nawet nie zauważy. Nic innego nie wyniosę. To zbyt niebezpieczne. Nie potrzebuję ich. Na razie. Widzisz głównie rzeczy domowe. Masz coś do picia? Jest tu jakiś bar albo kawiarnia? Nie, mamy stołówkę, ale zachowaj to dla siebie. Dużo tu nowych przybyszy. Wszystko, co posiadamy, mamy od gangu karawan. Zatrzymują się tutaj w drodze z Vegas do Reno. Głównie? W takim razie nie macie wszystkiego? Zabawne, że o to pytasz. Nasz kolega z koszarów przychodzi tutaj czasem napić się płynnego szczęścia, ale gang karawan zazwyczaj nie przywozi nam napojów przez pustkowie. Zawsze potrzebują, żołnierze potrzebują alkoholu. Wezmę, powiedzmy, skrzynkę 30 butelek piwa za wyższą cenę. 30 butelek piwa, zapiszę sobie, żeby nie zapomnieć. Mamy 30 browarów przyniesiemy, to nam więcej zapłaci, dobra. Podejdźmy do mechanika. Czego? Podobno znasz się na naprawach. To moja działka, czego ci trzeba?
i może nam polepszyć broń lub pancerz. Nie mam na razie na to kasy chyba. Nie czuję też jakiejś hiperpotrzeby, żeby to robić w tej chwili, ale później można. Szukam czegoś konkretnego. Nie mam zbyt wiele, czego potrzebujesz. Masz coś przydatnego? Młody elektronik od razu bierzemy. Jakieś takie graty ma, nie? Jak widzicie, troszkę żeśmy sobie, kurde, faktycznie dobrze poradzili tam na tym pustkowi. Jest czym handlować, tak? Tylko, że teraz potrzebuję 100. Nie masz tyle kasy. O, chłopie. Kurde, znowu będę musiał być pobłażliwy chyba. Kurde, kupię taki ten ładunek jeden wybuchowy, może się... O, jaki drogi, zajebiście. Ale myślę, że się później przyda. Tu mamy na przykład dwie wiązki dynamitu. Nie wiem, ile jest potrzebne, żeby zrobić taki jeden dynamit, nie? Tu mamy co? Spawarkę. Dobra, sprzedam ci. Co ty byś mi mógł tu dać? Nic. Kurka wodna. O, tak zrobimy to. Umowa stoi. Podobno masz w garażu jakąś ciekawą rzecz. Ma silnik światła i robi wrum wrum, to prawda? A skąd ty niby wiesz, co mam w garażu? Co? Mów. Spokojnie, ludzie słyszeli charakterystyczne dźwięki z twojego garażu. Cała historia. W sumie to logiczne. Oczywiście mam w garażu kilka maszyn i jedna prawie działa. Mogę wiedzieć, co to jest? Mogę zobaczyć. Za ile mi ją sprzedasz? Obecnie pracuję nad czymś naprawdę ciekawym, ale nie starczy ci życia, żeby odłożyć wystarczającą sumkę i to ode mnie kupić. Jak chcę, to potrafię oszczędzić. Samymi pieniędzmi i tak mnie nie przekonasz. No powiedz, co tam masz. Generator, wóz, rower, helikopter, a może samochód? Najprawdziwszy amerykański pick-up, ale jeszcze nie działa. Działający samochód to naprawdę byłoby coś. Ciężko sobie wyobrazić lepszą rzecz do podróżowania przez pustkowie. To prawda, pick-up byłby idealny, dlatego uznałem, że próbuję go naprawić. Niestety naprawa stanęła w miejscu, bo nie mogę zdobyć kontrolera baterii, a bez tego auto tego nie ruszy. Dużo podróżuję, może uda mi się znaleźć brakującą część. Możesz spróbować, na pewno nie ma sensu szukać jej w miejscach pod gołym niebem. Skup się na zamkniętych obszarach jak garaże czy warsztaty. Myślę, że możesz odpuścić sobie szukanie w Vegas i w Reno. Ponieważ zleciłem znalezienie kontrolera jednej karawanie i nie dali rady, może znajdziesz go gdzieś daleko od cywilizacji. Możesz mi wyjaśnić kilka rzeczy? Pytaj śmiało. Często widuję zepsute samochody w miastach czy na pustkowiu. Dlaczego ludzie je porzucili? Jest wiele powodów. Wyobraź sobie, jak to było w trakcie Wielkiej Wojny. Samochody były używane głównie w miastach i właśnie tam spadały bomby, a tych, które nie zostały zniszczone, po prostu nie było już gdzie zatankować. Przedwojenne pojazdy były bardzo drogie i nie każdego było na nie stać. Jeździły na paliwo nuklearne i generalnie były bardzo skomplikowane. Trzeba było ciągle na nie uważać i o nie dbać. Poza tym sytuacja po wojnie była okropna. Masowe śmierci ludzi, rosnąca przestępczość, olbrzymie korki na drogach. Ludzie po prostu porzucali samochody na drogach pod gołym niebem i po 70 latach same z siebie zaczęły się rozpadać. To tylko kilka powodów. Jest tego dużo więcej. Gdzie kupiłeś tego pick-upa? W Puchrump.
Jeden z mieszkańców znalazł go w podziemnym garażu. Niestety poprzedni właściciel niezbyt się o niego troszczył i naprawienie niektórych części było strasznie czasochłonne. Jeśli zdobędę kontroler baterii, to wszystko powinno działać. O co chodzi z tym kontrolerem? Można powiedzieć, że to procesor, który kontroluje przepływ mocy w silniku elektrycznym samochodu. Jeśli nie dbasz o auto jak należy, to bardzo łatwo go spalić. Najczęściej kierowcy go niszczyli, bo zbyt gwałtownie przyspieszali, gdy należało to robić stopniowo i powoli. Znalazłbym w okolicy kilka samochodów i w każdym z nich kontroler był uszkodzony. Dlaczego naprawienie samochodu jest takie trudne? Technologia zastosowana w samochodach jest naprawdę skomplikowana, nawet bardziej niż ta w komputerach czy stacjach radiolokacyjnych. Mówię poważnie, wyobrażasz sobie, ile w tym elektroniki, a silnik jest dosłownie bombą. Żeby z grubsza zrozumieć strukturę samochodu, musiałem poświęcić na to kilka lat. Jeśli znajdę tę część, to ci ją od razu przyniosę. Okej, od razu sobie przeczytamy. Jak to moja naprawa? 27. Chyba powinno starczyć, ale jeszcze jakbym gdzieś taką książkę znalazł, to na pewno ją sobie przeczytam. Tak. Potrzebuję pomocy? Nie. Czekaj, zobaczę, czy ja w ogóle jestem... Coś mi jest? Chyba nie. Potrzebuję kupić leki. Pigułki na serce, antidotum. Ultra antidotum. Skalpel. Podręcznik pierwszej pomocy. Steampaki. No i ma tutaj Radixy. Do zadanka, kurde, w Uranium City. Ale zajebiście drogie są, więc na razie ich nie kupię. Później tu do niego wiadomo, że można przyjść, jakby co, nie? Tabletki uzdatniające. Wilcze jagody. Jednego steampaka mogę wsysnąć. Masz kasę w ogóle jakąś? Nie ma nawet kasy. Co za kurde cieć. Możesz dla mnie wyprodukować jakieś leki? Jeśli przyniesiesz mi niezbędne składniki, to jestem w stanie to zrobić. Mogę zrobić steampaki, super steampaki, proszki leczniki, a nawet antidotum. Steampak. Pusta strzykawka, korzeń ksandrowy, kwiat broka 250, nie? Mógłbyś mnie nauczyć, jak to się robi? Mam cię nauczyć i zwiększyć sobie konkurencję? Nie, dzięki. Zarabianie pieniędzy i tak już jest trudne, szkoda. Czyli zrobi nam steampaki chyba trochę taniej. Najlepiej byśmy znaleźli komponenty. Tam miałem chyba ze 3 plus też 3 kawki. Albo ich nie wziąłem, albo już sprzedałem, bo miałem to gdzieś. Nie pamiętam. Ale tutaj mamy kwiat broka. Ten ksandrowy można znaleźć łatwo. Miałem tu gdzieś 3 strzykawki puste, ale olałem sprawę chyba. Jak na pewno nie opłaca się. Chyba raczej się nie opłaca ich kupywać. Prędzej. Znaleźć. Mogę w czymś pomóc, przyjacielu? Tak się składa, że możesz. Nie przejeżdżała tędy grupa motocyklistów? Grupa motocyklistów? Słyszałem o nich, ale nigdy ich nie widziałem. Jeśli wierzyć plotkom na ich temat, to wiatr wojny raczej nie jest miejscem dla nich. Nie wydaje mi się, żeby miejscowi żołnierze byli przyjaźnie nastawieni do złodziejów. Złodziejów? Obiło mi się o uszy, że większość swojego sprzętu i broni ukradli z baz militarnych i wydaje mi się to bardzo prawdopodobne. Miejscowi z pewnością by tego nie zignorowali, bo uważają, że należy im się wszystko, co kiedyś należało do armii, bo ich przodkowie byli wojskowymi. Znasz historię miejscowych? Usłyszałem kilka plotek to tu, to tam. Wydaje mi się, że nie przyjechałeś tu z powodu plotek. Musiałem gdzieś się przespać, dużo podróżuję, a odpoczynek na pustkowiu nie jest bezpieczny.
Zazwyczaj ludzie nie opuszczają swoich domów bez powodu. Wierz mi, wiem coś o tym. Masz rację, mam swoje powody, a co w takim niewdzięcznym miejscu robi ktoś taki jak ty? Jestem tu tylko tymczasowo, szukam czegoś, co jest bardzo daleko stąd, nawet nie wiem gdzie. Brzmi bardzo zachęcająco, wiesz, sprawiasz wrażenie osoby, której chyba można zaufać. Moglibyśmy załatwić razem pewien interes. O czym mówisz? Najpierw chcę się dowiedzieć o tobie czegoś więcej. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Coś mi mówi, że ci ludzie mają jakiś szczytny cel, którego nie chcą wyjawić. Mam jeszcze jedno pytanie, być może trochę nietypowe. Myślisz, że okradanie złodzieje to coś złego? Nie jest tak, że w zamian za zasoby żołnierze oferują wsparcie i ochronę? Jeśli tak, to nie nazywałbym ich złodziejami. Mów sobie co chcesz, ale nie ukryjesz swojej prawdziwej natury. Chyba się do ciebie nie... Co do ciebie pomyliłem. Powodzenia w przyszłości, wędrowcze. Do zobaczenia. Czyżbyś był wyczulony na nowo przybyłych? Nie, nic z tych rzeczy. Sprawiasz wrażenie osoby, której chyba można zaufać. Moglibyśmy załatwić razem pewien interes. Okej, czyli nie przekreśla nam to sprawy, jeżeli źle z nim pogadamy. Jeszcze raz można spróbować. Spróbujmy inaczej. To miejsce to śmietnik, a jego mieszkańcy są nic nie warci. Nie mógłbym tu zostać na dłużej. Nie interesuje mnie, czyją kieszeń opróżniam. Okej, to chyba nie tak. Przestań przedłużać, przecież widzę, że masz jakąś urazę do miejscowych. Powiedz wprost, o co ci chodzi. Okej, nic. I teraz... Okej, wychodzi na to, że kiedy tego bym nie użył. Dobra, wychodzi na to, że on nie chce jednak ze mną gadać dalej, chociaż przyznam się, że miałem niższą retorykę, jak z nim gadałem ostatnim razem, kiedy grałem prywatnie i jednak się przekonałem, żeby ze mną rozmawiać. Nie jestem pewien, o co chodzi. Sejf jest zamknięty na kod składający się z 5 cyfr. Każda cyfra odpowiada za jeden spust zamku. Możesz spróbować szczęście i zgadywać, ale to nie będzie proste. Złam kod. 0. Ciche kliknięcie. Okej, coś tam, 1, 2, coś tam, coś tam. Okej. Okej. Jeden, dwa, chyba dwa. Tak. Zero, tak? Nie. Okej, 3, 1, 2. Dwa. I coś tam. 3, 1, 2, 2.
czy... Okej. Okay. Nie? Aha, bo tu mówisz, że żadna cyfra nie była pokrojona, ale ja to źle czytałem, ja pierdolę. Czy zwykłe kliknięcie to jest za mało? Wyraźne kliknięcie musi być, o ja jebie, dobra. Czekajcie jeszcze raz, sorki. Musi być wyraźne, a nie zwykłe. Ja sobie zapiszę to. Jak mi zajebiście idzie. Dobra. Jeden. Nie. Okej. Druga liczba, cyfra to 2. Trzecia to nie wiadomo. Czwarta to nie wiadomo. Piąta to nie wiadomo. Dwie cyfry z 5, raz, dwa, trzy, cztery, 5, okej. Dwie cyfry z 5. Cztery, dwa, cztery, dwa, jeden. Cztery, dwa, jeden. Cztery, dwa, jeden. Okay. Jesteśmy coraz bliżej. 4, 2, 2? Nie. Kurwa, zjebałem. Dobra, czyli tak. 4, 2, 1, 1, 2. 4, 2, 1, 1, 2. Pięćset doświadczenia. Co tam macie? Steampack, zawsze coś. A więc witamy w wiatrach wojny, tak?
rozejrzymy się, zrobimy zadania tutaj związane. Spędzimy tutaj trochę czasu teraz najbliższego, zanim wyruszymy w dalsze podróże, także zachęcam was do wspólnej zabawy, subskrypcji, komentowania, kulturalnego, dyskusji na Discordzie, czy też właśnie w komentarzach. I koniecznie łapeczkę jakąś tam zostawcie. I do zobaczenia w następnych odcinkach, mam nadzieję. Na razie.